Dzień dobry. Witajcie w kolejnym filmie. Tym razem podsumujemy sobie cały ten nasz wyjazd do Dubaju. Przypomnę może, że byliśmy w nim 10 dni. No i co? Dużo się działo, ale zanim przejdziemy do tego, co się działo, to chciałam wam powiedzieć, że rozpakowywanie się i robienie prania po wyjeździe to jest najgorsze, co może was spotkać po powrocie. Tonie się w praniu, słuchajcie, jak wysypałam wszystkie te rzeczy z walizki. A nosiłam tak naprawdę prawie wszystko, co ze sobą zabrałam, jeśli chodzi o ciuchy. Przybierałam się w ciągu dnia i naprawdę każda jedna rzecz była do prania. Było tego masakrycznie dużo. Poszły 3 pralki, 4 już nie było gdzie powiesić, ale prawda jest taka, że powinno jakby, wiecie, uprać się to wszystko. Jakbym chciała uprać to wszystko naraz, to 4 prale by poszły jak nic po prostu. Dramat. Była tego ogromna kupa. Ale dobra, może nie o praniu. Powroty są ciężkie właśnie, bo trzeba posprzątać, trzeba się rozpakować. I a propos rozpakowywania, to mam tu ze sobą taką magiczną torbę, w której... reklama Innogy. Mam taką magiczną torbę, w której były schowane moje kosmetyki. I słuchajcie, nie będę wam o nich za dużo opowiadać, bo mydło jak mydło, a krem do ciała jak krem do ciała. Wspomnę może tylko o kilku rzeczach. O tym, że oczywiście wszystkiego zabrałam za dużo. Ale dobra, mój bagaż na to pozwalał. Mogłam mieć 23 kilo, a miałam chyba w walizce 13 albo 14 kg, także miałam duży zapas. To, co mi się bardzo sprawdziło, może tak na szybko wyciągnę, słuchajcie, to jest to. Użyłam tego co prawda tylko 2 razy, ale wiecie, po goleniu nóg, posmarowanie się tym dawało mega ukojenie. Mam takie ekstra, no tak mi się wydaje, że ekstra, jeszcze nie miałam okazji przetestować. Takie spraye z filtrem, ale słuchajcie, krem z filtrem, którego używałam, taki ten zwykły, jakby w tubce do twarzy, był tak dobry, że szczerze mówiąc nie miałam się jakby potrzeby w ogóle, żeby to potem jeszcze dokładać. A jeżeli chodzi o kremy z filtrem właśnie do twarzy, to chciałabym wam polecić. Po pierwsze, ten to jest w ogóle taki krem z filtrem i krem pielęgnacyjny, także takie 2 w jednym. A drugi? Poczekajcie, zaraz go przyniosę. Sorki, ale już go wyciągnęłam z mojego woreczka. Drugi krem z filtrem to był ten krem. Powiem wam, że ma bardzo przyjemny, taki delikatny, nie wiem jaki zapach, ale coś roślinnego, ale takiego bardzo delikatnego, nieśmierdzącego. Aloes? Może tak, no w sumie kłosiwa, ale... No... Aloesowy ładny zapach ma. Także tak, czy coś jeszcze mi się sprawdziło? Słuchajcie, nie używałam żadnych olejków do ciała. W sensie miałam ze sobą te olejki, które zostawiały takie drobinki złote na skórze i nie miałam okazji tego używać, bo to, z czym się absolutnie nie rozstawałam, to były właśnie kremy z filtrem. Miałam ze sobą te 2, oba są prawie puste, jakieś resztki w nich zostały, dlatego z nimi wróciłam. Tutaj 50, tu obok 30. No i słuchajcie, no co mogę powiedzieć? Bardzo dobre. Jak widzicie, jestem blada jak ściana, tak jak byłam, za dużo się nie zmieniło, to znaczy, że działają. Ale żeby nie było, a propos tej mojej bladości, pamiętacie może, przed wyjazdem kupiłam sobie takie tabletki, które miały pomóc mi się opalać. I ja je ze sobą zabrałam na wyjazd i je łykałam, tak jak trzeba było. Po powrocie nie łykałam ich do końca, przyznaję się, że w pewnym momencie przestałam, ale to dlatego, że doszłam do wniosku, że ktoś mnie robi w konia i że to jest trochę bullshit. W sensie takim, bardzo lubię produkty z Oldane i myślę, że to ma sens, bo tam jest ten beta-karoten, tak się to nazywa? Tak, no. Więc to powinno działać, ale dla kogoś takiego jak ja, czyli dla osoby, która jest biała, a potem nagle robi się czerwona, nie pomogło to w żaden sposób. Powiem wam, że ostatniego dnia, jak już widzieliśmy, że wylatujemy, nie użyłam tych filtrów, jeszcze specjalnie się rozłożyłam jak żaba na liściu na ławce w marinie, żeby to słońce mnie trochę złapało. Zaróżowiłam się. Przez tydzień po powrocie byłam lekko zaróżowiona, a teraz mam znowu normalny swój kolor skóry. Także ani mi to nie zbrązowiało, ani nie spowodowało, że wiecie, że opalę się od razu na brązowo. Nie sprawdziło się to w moim przypadku. Nie mówię, że w waszym się nie sprawdzi. Natomiast dla mojego typu cery skóry, zwał jak zwał, widocznie nie było to najlepsze rozwiązanie. Ale dobra, przejdźmy teraz do tego, co tygryski lubią najbardziej, czyli do cen. Dobra, jeśli chodzi o ceny, słuchajcie, to ewidentnie potrzebuję pomocy. Przygotowałam się, mam tu rozpisane wszystkie nasze
wydatki. Mam też telefon, żeby móc Wam dokładnie powiedzieć, co takiego zawierała nasza wycieczka. Więc może zacznijmy od tego, że tak. Poleciliśmy na 10 dni, wylatowaliśmy 9, wracaliśmy 19. I nasze loty, będę mówić o cenach za dwie osoby, pamiętajcie. Nasze loty kosztowały 7307 zł i 18 groszy, jakbym chciała być dokładna. Lecieliśmy polskimi liniami lotniczymi, lotem. Mieliśmy, co było dla mnie zaskoczeniem, dostaliśmy normalnie posiłki w trakcie lotu. Były dwa do wyboru, ale ilość jakby ich była ograniczona, więc jeżeli coś, co chcieliście... No wyjedli ludzie z przodu, no to musieliście sobie radzić z tym, co zostało po prostu. Rano jak lecieliśmy w tamtą stronę, mieliśmy śniadanie, potem były przekąski, katarzynki, a potem dostawaliśmy taką drożdżówkę z płótki. No i z powrotem z kolei dostaliśmy taką obiad taki w sumie to był. Potem też katarzynki i też drożdżówki. Oczywiście jeżeli chodzi o picie, tutaj jakby no limit. Panie chodziły, ale jak chciało się Wam pić, to można było tam drętnąć na górze i panie przynosiły te napoje. W drogę powrotną już nie było tak gorąco w samolocie, jak wtedy, kiedy lecieliśmy do Dubaju, więc mieliśmy też kocyki i poduszeczki. Także można było się zrelaksować, zdrzemnąć i tak dalej. Tyle jeżeli chodzi o lot. I teraz tak, przez 3 dni organizowaliśmy się sami, a przez 7 dni mieliśmy wycieczkę zorganizowaną. Wycieczka zorganizowana to była usługa od podróży z Hubertem. To był wyjazd zorganizowany do apartamentu. I już Wam szybko mówię, co wchodziło w skład jakby tej kwoty. Za naszą dwójkę kosztowało to 6798 zł. A ten jakby pakiet, który wybraliśmy, bo były trzy różne dostępne, my wybraliśmy ten najszerszy, zawierał 7 noclegów, pustynne safari, rejs jachtem, wycieczkę po nowym i starym Dubaju, wycieczkę do Abu Dhabi, bilety na Dubai Frame, bilety na Dubai Frame, bilety do Miracle Garden, do tego był pakiet zdjęć, ubezpieczenie turystyczne, no i wszystkie te inne takie, wiecie, składki, które trzeba opłacić. I teraz tak, podliczyłam to sobie, słuchajcie, że gdybyście chcieli te wycieczki, czyli pustynne safari, rejs, nowy stary Dubaj, Abu Dhabi, ramkę, ogrody, kupić samodzielnie na stronie Huberta, jakby każdą z tych pozycji, to łącznie by Wam za to wyszło 1350 zł za osobę, czyli w naszym przypadku, jakby za naszą dwójkę, powiedzmy, że to było 2700 zł, czyli z tych... prawie 7 tysięcy, 2700 to były same wycieczki, a cała reszta to jakby była, wiecie, usługa po prostu jako nocleg i opieka Huberta i ubezpieczenie. Jeżeli chodzi o ubezpieczenie, dokupiliśmy sobie ubezpieczenie na kolejne, na te 3 dni, bo jakby w ramach wycieczki mieliśmy na 7, rozszerzyliśmy je sobie, żeby było na całe 10. Kosztowało nas 120 zł za każdą dobę za osobę, więc łącznie nam tego wyszło 120 zł. I teraz tak, atrakcje, które dokupiliśmy sobie sami, to było wejście na Burdż, 124 i 125 piętro, to jest teraz widokowe, i jednocześnie bilety do tego akwarium w Dubai Mall, to kosztowało 684 zł, Muzeum Przyszłości 360, skutery wodne 299, wypożyczenie tych arabskich naszych wdzianek, mojej abai, a męskiej, nie pamiętam jak się nazywa, to było 78 zł, i z takich jeszcze dużych kosztów dwie noce w Atanie kosztowały nas 766, powiedzmy, że złote, do tego trzeba było dopłacić 36 już na złotówki, 36 zł takiego podatku lokalnego. Opłata klimatyczna. Tak, opłata klimatyczna, i do tego jeszcze zapłaciliśmy 1335 zł za ten pierwszy hotel. To było tak, że byliśmy w nim dobę, 400 dirhamów nam zwrócili, ale jakby nie liczę tego, że nam to zwrócono, w sensie w kontekście podsumowania całych kosztów nie liczę tego, że dostaliśmy zwrot, bo wszystkie te pieniądze wydaliśmy. Jakby dostaliśmy to w gotówce i to się wydało. I teraz tak, z takich ciekawych rzeczy, gdybyście byli może ciekawi, jak się tam funkcjonuje i żyje. Słuchajcie, fryteczki w McDonaldzie. Fryteczki za dwa opakowania tych dużych, że tak powiem, sztuk,
Płaciliśmy 24 dirhamy, czyli na złotówki to było jakieś 29 zł. Ale te frytki były naprawdę ogromne. Jeżeli chodzi o zakupy, no tutaj tak mocno różnie. Ceny się naszych, w sensie, tak, ceny naszych zakupów wahały się między 30 a 60 dirhamów, w zależności od tego, jaki to był sklep i jak duże były nasze zakupy. Z takich ciekawych rzeczy, no to na przykład wapiano, które znamy i lubimy, bo mamy tu pod domem. W Warszawie zazwyczaj jak jesteśmy i idziemy, to płacimy jakieś między, nie wiem, powiedziałabym 120 a 140 zł. Tak bym chyba strzelała. Bliżej 120 raczej. No, bardziej. No, przed podwyżkami była 100, a tak, teraz jakieś 110 zł. I zależy od tego, czy bierzemy dwa napoje, czy jeden, nie? No. Bo to tak różnie. No to powiedzmy, że w tych cenach, jeżeli chodzi o Dubaj, było troszeczkę drożej. Byliśmy w Wapiano dwa razy. Pierwsza wizyta kosztowała nas, już będę mówiła w złotówkach, 189 zł. A druga wizyta kosztowała nas 207 zł. Więc to tak o. I to zawsze były dwa dania główne i dwa napoje. Za pierwszym razem to był chyba jeden napój. Chyba tak, prawda. A za drugim razem mieliśmy dwa napoje. Dobra, jeżeli chodzi o nasze najdroższe wydatki, takie najdroższy nasz zakup to była kawa i ciastko w ostatnim dniu, ale już nie chciało nam się nigdzie chodzić. Byliśmy w samym centrum Mariny i to była trochę kosmiczna kwota, 185 zł za jeden kawałek ciasta, jedną kawę i jedną herbatę mrożoną. No i reszty zakupów nie będę wam tak dokładnie opisywać, natomiast podsumowałam sobie, ile wydaliśmy na metro, słuchajcie. Na metro wydaliśmy 270 ziko przez całe te 10 dni. Można kupić sobie kartę tygodniową, ale to w takim razie wychodziłoby, że nie opłacałoby nam się to, bo za kartę tygodniową byśmy zapłacili za naszą dwójkę tyle, co wydaliśmy na całe 10 dni. Dwa razy korzystaliśmy z taksówki, jak jechaliśmy do Miracle Garden i z Miracle Garden i te taksówki kosztowały tam około 50 dirhamów. I teraz tak, było pewnie... To jest dla wszystkich najciekawsze, ile kosztowała całość. Jakby sumować absolutnie wszystkie te wydatki, które poczyniliśmy przez te 10 dni, to nasze wakacje kosztowały 21 tysięcy złotych. Powiedziałabym, że dużo mniej niż zakładaliśmy, że wydamy. Może nie tak dużo, ale jak sobie strzelaliśmy, ile może nas to kosztować, to obstawialiśmy, że pewnie wydamy coś między 22 a 25 tysięcy. Także 21 to jest tak mocno w normie. A zwiedziliśmy naprawdę wszystko, co byśmy chcieli. A jeszcze z atrakcji byliśmy też na AI i bilety na AI kosztowały po 99 dirhamów, czyli przeliczając na złotówki za dwie osoby 243 zł. Tak, i to byłoby chyba tyle, jeżeli chodzi o koszty. Jakbyście mieli jakieś pytania, no to dajcie znać, ale wydaje mi się, że wszystkie ważne rzeczy tak naprawdę wymieniłam. Jeżeli chodzi o pamiątki, no to musicie uważać, żeby się nie dać naciąć, oczywiście. Na bazarach trzeba się bardzo mocno targować, ale są takie miejsca, gdzie są takie pierdółki, które lepiej kupić nie na bazarze, a po prostu w sklepie. Są takie sklepy, gdzie znajdziecie magnesy, figurki. I to się opłaca bardziej niż kupowanie na bazarze, bo jak na bazarze widzą białego człowieka, to generalnie próbują skosić z niego jak najwięcej. Z takich ciekawych wydatków, no to mogę wam jeszcze powiedzieć, ile kosztowały moje kolczyki. Kolczyki wyglądają tak, nie wiem czy będzie je ładnie widać, pokazywałam je wam w poprzednim filmie. Są to oczywiście kolczyki ze złota, żeby nie było. Takie maciupeńkie na złotóweczki kosztowały 400, a ponieważ był to zakup jakby w kwocie większej niż 250 dirhamów jednorazowo, to dostaliśmy też taki specjalny dokument, żeby rozliczyć się z podatku na lotnisku, dostaliśmy zwrot, no to tam było kilkanaście złotych, no ale dobre i to. No, to jeżeli chodzi o koszty, to tyle, ale jak macie jakieś pytania, to śmiało piszcie. Wszystko mam tutaj podsumowane, zachowane, także gdyby ktoś chciał o coś konkretnie jeszcze dopytać, to śmiało na pewno odpiszę. A teraz przejdźmy może do naszych wrażeń. Omówiłam już chyba wszystkie nudne rzeczy, ale przypomniała mi się jeszcze jedna, słuchajcie, jak lubicie sobie kupować w ramach pamiątek koszulki, to w Dubaju koszulki jako pamiątki takie naprawdę ładne ciężko jest znaleźć i są bardzo drogie, wszędzie nie taniej niż 120 dirhamów. I ale to jest 120 za taką koszulkę bazarową, w sensie, tak. To nie jest jakoś zajebista, tylko taki no name z napisem, nie?
No, nawet w sumie, no one nawet nie mają jakichś takich fajnych wzorów, takich stricte kojarzących się z tym miejscem. Także finalnie ja dla mojego brata chciałam taki prezent zakupić i zakupiłam, ale słuchajcie, na lotnisku, na duty free, kosztowało mnie to już w złotówkach licząc stówkę. No, to po prostu była zwykła koszulka z napisem Dubaj, ale jakościowo była już 1000 razy lepsza niż te, które macaliśmy chodząc po różnych deptakach i bazarowych sklepach. No dobra, to przejdźmy do wrażeń. Andrzeju, co ci się podobało najbardziej? Najsuper, takie bardzo fajne było to pustynne safari. Było mega kozackie wejść na pustynię i spędzić tam czas. Ta część samochodowa, powiedzmy tak, jak tam byliśmy, czyli przejazd tą terenówką po tych wydmach i samo pochodzenie potem było ekstra, no bo ta część wycieczki dalej, gdzie byliśmy w tej niby wiosce takiej, te pokazy, to było takie naciągane i sztuczne i wcale nie takie interesujące, ale pustynia była ekstra. Nakład chyba bym nie chciał, bo tak jak byśmy wam pokazywali, to tam nic się za dużo nie działo. Potem jeśli chodzi o takie instagramowe rzeczy, no to rejs jachtem był dał najlepsze zdjęcia i to było super, natomiast sama jako atrakcja, no nie było. Po części mi się nawet już w trakcie nudziło, nie? Bo w sensie popłynęliśmy, było strasznie dużo ludzi, więc no, nie było coś takiego mega ekstra, natomiast zdjęcia były sztosem. Jeśli o mnie chodzi, to zgodzę się co do pustynnego safari. Jeżeli chodzi o pokazy, które były w tej wiosce, gdzie pojechaliśmy z tego pustynnego safari, były mocno średnie. Jeżeli chcecie zobaczyć fajne występy, takie tańczących pań, jakieś wiecie, tańce wyszucha i tak dalej, to myślę, że w wielu lokalach w Polsce zobaczycie dużo lepsze show. Mi się osobiście bardzo podobały skutery wodne, mimo że na początku byłam absolutnie przerażona. Powiem wam, że jak ruszyliśmy, nie słychać tego na filmie, Andrzej to wyciął, ale początek był taki, że ja dosłownie po przepłynięciu pierwszych 50 metrów mówiłam: Andrzej, zawracaj, ja chcę zejść. Nie wiem dlaczego, znaczy wiem dlaczego, po prostu płynęliśmy jakby jako ostatni, przed nami był instruktor, byli nasi znajomi, Darek z Gosią i my żeśmy płynęli tak pomiędzy tymi wszystkimi falami, które oni tworzyli. Andrzej jeszcze nie miał takiego wyczucia, jeżeli chodzi o sprzęt, a ja nie do końca ufam wodzie, w sensie potrafię pływać, ale mam do wody jako do żywiołu bardzo duży szacunek i trochę się stresowałam, że w końcu się w niej wykąpię. Nie wiem dlaczego, bo miałam kapok i umiem pływać, więc nic by mi się nie stało, ale jakoś tak wiecie, na psychę nie robiło mi to dobrze. Potem okazało się, że w sumie dużo przyjemniej jest, jak już się jedzie szybko, dlatego że te fale tak nie kołuszą, ten skuter tak mknie, skacze po nich i to jest dużo przyjemniejsze w odczuciu. Jeżeli chodzi o rejs jachtem, mogę wam powiedzieć, słuchajcie, ile dokładnie kosztuje taka usługa u Huberta, żebyście mieli odniesienie. Rejs jachtem kosztuje 329 zł za osobę i rozumiem, że to jest pewnego rodzaju kompromis, jeżeli chodzi o cenę, ale ja powiem wam, że nie do końca byłam zadowolona z tego rejsu, mimo że bardzo podobały mi się widoki. To może tak, zacznę od tego, że to moje niezadowolenie nie wynika z rejsu może do końca jako takiego, tylko z obsługi, której na tym rejsie doświadczyliśmy. Chłopak, który przyszedł po nas do naszej princesy, tam gdzie mieszkaliśmy, i miał nas na ten rejs zaprowadzić, przyszedł i takie ani be, ani me, w sensie wiecie, ani dzień dobry, ani jak ma na imię, stanął, idźcie za mną i jakby wiecie, jakoś tak na tych poprzednich wycieczkach, w tych poprzednich momentach, kiedy mieliśmy styczność z pracownikami Huberta, bo Huberta samego w sobie nie widzieliśmy, to było jakoś tak, że ci ludzie nas zagadywali, a jak wam się podoba, co widzieliście, jakoś tak bardziej byli zainteresowani tymi naszymi wrażeniami z tego Dubaju, po prostu traktowali nas tak, wiecie, tak bardziej po koleżeńsku, nie było takiego dystansu między nami, nie uważasz? W sensie no, dystansu Oliwią... może nie było, a Oliwia to w ogóle super i na zawsze w naszych serduszkach Oliwia tak, była. Tak, Oliwia była fotografem. I była super, a natomiast tak mam wrażenie, że ci ludzie po prostu są aroganccy i to widać. Tak, i właśnie muszę się z tym zgodzić i już pierwsze wrażenie, czyli to takie, że przyszedł typ i na ani nam się nie przedstawił, ani be, ani me, tak jak powiedziałam, tylko kazał iść ze sobą, było niefajne, tym bardziej, że pod jachtem stała grupka ludzi,
też z wyjazdu zorganizowanego, ale ci, którzy spali w hotelu i tam już można było się przyjść, przywitać, podać rękę. No dla mnie to było bardzo niekomfortowe, w sensie czułam się z tym źle, dlaczego mi nie podał ręki, a im tak, jakoś tak, w sensie wiecie, źle mi to w odbiorze na początek zrobiło. Osobiście uważam, że było nas tam trochę sporo, a sam jacht, no... Można by się tam do kilku rzeczy przyczepić. Na przykład było tam jacuzzi, które oczywiście jakby nie było w nim wody. My w nim siedzieliśmy, bo nie było za bardzo gdzie usiąść, a nie chcieliśmy przez te 3 godziny stać. I wiecie, jak wchodziłam do tego jacuzzi, wychodziłam i musiałam się o coś oprzeć, to ono się tak po prostu klekotało, jakby się miało rozpaść za chwilę. Także to mnie wprowadziło w taki dyskomfort. Przez to zachowywali się pracownicy Huberta. Ja się na tym jachcie osobiście czułam trochę źle. Miało być tak, że w trakcie, ponieważ mieliśmy usługę fotografa, w trakcie tego rejsu miało być 3 spoty do zdjęć i ponieważ było właśnie sporo osób na rejsie, umowa była taka, że dobra, ludzie, stajecie na dziobie, strzelamy zdjęcia, jakby ustawiamy się w kolejkę, strzelamy zdjęcia, idziemy dalej. I na przykład potem też bardzo zdenerwowałam się, przyznaję, kiedy zobaczyłam już zdjęcia od naszego fotografa Tomasza na dysku i się okazało, że my, czyli ludzie z Princesy, mamy zdjęcia tylko z dzioba, a z dziobu, z dzioba, biedę no. A ci ludzie, którzy byli w ramach wycieczki z Atany, mieli też jakieś takie coś na około jakby prywatne fotoshooty z różnych innych miejsc na statku. Moim zdaniem to było nie w porządku. Było widać, że oni się ze sobą już pewnie zdążyli zakumplować, pewnie Tomek opiekował się tą grupą. Nie zmienia to faktu, że ponieważ wszyscy korzystaliśmy z tej samej usługi, chciałabym być traktowana tak jak ta grupa, która była traktowana lepiej. W sensie ja się czułam potraktowana gorzej. Oczywiście swoje uwagi do Huberta zgłosiłam. Hubert mi odpisał i jakby między sobą to wyjaśniliśmy. Natomiast ponieważ wszędzie są same dobre opinie, to tak czuję się w obowiązku, żeby to powiedzieć, bo to nie jest do końca tak kolorowo z tym wyjazdem, prawda? No i tu możemy przejść do tego, czy polecamy podróże z Hubertem, tak? Tak. Podróżnicze chupcie, tak? Podróżnicze chupcie, w sensie to jest grupa, no ale podróże z Hubertem, czyli usługi jego biura turystycznego, bo tak to jest. Tak. Po pierwsze, możemy polecić od tego, jak mieliśmy ogarnięty lot, bo to też była usługa w ramach naszej wycieczki, że Hubert miał znaleźć nam lot, który będzie najbardziej opłacalny. I w momencie, kiedy my zamawialiśmy, tak było, Kasia? W momencie, w którym zamawialiśmy wycieczkę, był to wrzesień, powiedział nam, że mamy nie kupować biletów, nie szukać teraz lotów, bo on nam powie, kiedy będą najtańsze. Taka była umowa. Znaczy, to nie było tak, że miał nam bezpośrednio powiedzieć, on to wrzucał na swoje social media, jakby robił takie wrzutki na te terminy, kiedy były wyjazdy i w tych okolicach i pisał wylot z tego miasta, z tego. No dobra, ale, ale jednoznacznie powiedział, żebyśmy nie kupowali biletów. No tak, wtedy nam powiedział, że na zakup biletów w tym momencie jest za wcześnie, bo chcieliśmy kupić bilety we wrześniu. No. Potem w ogóle nic się nie działo, on nie pisał nic o tym, żeby były jakieś bilety do Dubaju tańsze. Przypomnieliśmy się raz, też powiedział, że chyba nic nie ma. Coś mi się wydaje, że tak było, no nieważne. Nie, wydaje mi się, że nie, i się potem, nie przypominaliśmy. Potem już było w okolicach grudnia, przypomnieliśmy się, hej, w lutym lecimy, jakieś bilety znalazłeś tańsze, coś jest. My daliśmy naszą propozycję, którą sami znaleźliśmy, no i dostaliśmy odpowiedź, że taniej już nie będzie. No to super, fajnie, że pomogłeś, nie? A potem na miejscu się okazało, że jakbyśmy zamówili dużo wcześniej, to cena biletu na osobie z powiedzmy 3600 mogłaby wynosić na przykład 2,5. Tak, wszyscy nasi znajomi generalnie doleciały do Dubaju dużo taniej niż my. Mi się wydaje, że my się w międzyczasie Hubertowi nie przypominaliśmy, jak on wtedy w tym wrześniu czy tam kiedyś napisał, że to jest za wcześnie. To mi się wydaje, że ja się potem nie przypominałam. Natomiast nie zmienia to faktu, że on ogłaszał, że pomaga z szukaniem tych lotów i że wrzuca te loty, a prawda jest taka, że lotów wrzuconych z Warszawy ja nie widziałam. Jakbym widziała, to na pewno bym zareagowała i kupiła. Uwielbiam profil Huberta, oglądam go codziennie, na grupy też jestem bardzo aktywna, więc jestem przekonana, żebym to wyłapała. No ale nie było tak, no i skończyło się tak, że zapłaciliśmy tak naprawdę koszmarnie drogo za te bilety, one absolutnie nie były warte tych ponad 7000, nie ma się co oszukiwać, przepłaciliśmy. I teraz jeżeli chodzi o pozostałe usługi, no to tak, trzeba na pewno jakby pochwalić i zauważyć to, że
jak już kupujecie coś od Huberta i on wam coś organizuje, to on jest potem dla was dostępny non-stop. Piszecie na Messengerze, macie pytanie, jakby wysyłacie maila, dosłownie po minucie macie odpowiedź. I to jest pewnego rodzaju istotny komfort, nie? Jeżeli ja czegoś nie wiem, z czymś potrzebuję pomocy, wiecie, no my sobie dawaliśmy radę, ale gdyby coś takiego się wydarzyło, że nie moglibyśmy sobie może do końca poradzić, to ja wiedziałam, że jeżeli ja go o coś zapytam, o coś poproszę... No pytania typu, jak dojechać tam, czy zobaczyć tamto, czy tam jest fajnie, no to na takie rzeczy odpowiadał, nie? Bardzo szybko. Ale czy polecał też różne rzeczy. No tak, no ale o to chodzi. To nie była usługa taka, wiesz, o zaprowadzę cię gdzieś, tylko jak się zapytasz o coś, jak dojechać, czy tam jest fajnie i tak dalej, no albo ogólnie jakieś tam sprawy związane z pobytem w Dubaju, no to ci odpowiedział bardzo sprawnie, tak? Tak, bardzo szybko. To, no. to faktycznie jest na plus. Natomiast całą resztę, no to też raczej możemy tak ocenić w sensie, no tak średnio. Wycieczki były sztosem, to tak, no, tak to już mówiliśmy, natomiast sam apartament, w którym byliśmy, no zdjęcia pokazują go z samych superlatyw, wszystko jest pięknie, ładne łóżka i ta jakby, tu nie możemy się przyczepić, natomiast stan sprzętów, ogólnie mieszkania, czystość, jako całości. To jest, można mieć duże zastrzeżenia, szczególnie jeśli chodzi o łazienki. My mieliśmy o tyle fart, że mieliśmy brodzik o szerokości metr na metr i zasłonkę. Natomiast nie było tam czysto. Kratka wentylacyjna była taka, że no, mógł coś tam stamtąd wyjść. Ja się bałam, że wyjdzie stamtąd potwór i mnie zje. No. I fugi, ja zwracam uwagę na takie rzeczy. Fugi przy prysznicu całe były czarne. Tam, no. Nie wiem, czy już spleśniałe, czy tylko czarne. Natomiast, to grzyb. No, to jest, słuchajcie, to jest taka pierdoła. To można zerwać i samemu poprawić. To zajmie wam 15 minut pewnie zrobienie czegoś takiego. Nie jest to duży koszt, a wiecie, no nie, nieprzyjemnie się wchodzi umyć się do prysznica, który jakby wydaje się brudny. No, nie, jakby nie jest to. Przydałby się ewidentnie temu mieszkaniowi remont, bo wygląda jakby z 15 lat tam się nic nie działo. Są wstawione nowe szafy, nowe łóżka i to jest to, co widać na zdjęciach. Na zdjęciach, ja przynajmniej jak teraz sobie przyglądałam, nie widziałam specjalnie zdjęcia łazienek, a do łazienek naprawdę można by się przyczepić. Jeżeli chodzi o kuchnię, ona spełniała swoją funkcję. Za apartament, za tyle pieniędzy uważam, że mogłaby być ładniejsza. W sensie mogłaby być wyremontowana, bo ta kuchnia się zatrzymała, tak mi się wydaje, jakieś 20 lat temu, jeżeli chodzi o to, jak ona jest urządzona. Nie wiem, w sumie może w Dubaju tak się robi, natomiast jakby pokoje, jeżeli chodzi o meble, dodatki są zrobione już tak bardziej nowocześnie i w bardzo przyjemny sposób, w sensie bardzo przyjemnie się przebywało w sypialni, natomiast no, jakby kuchnia i te łazienki to było absolutnie coś, do czego można było się przyczepić. Jeżeli chcecie jechać do Dubaju, słuchajcie, no to na pewno warto jest korzystać z usług Huberta, takich właśnie jak wycieczki z przewodnikiem, ten jacht, mimo że my się go czepiamy teraz, no to generalnie pozostałe jakby oferty są dużo droższe, więc w ogóle jeżeli chodzi o cenę, to wydaje mi się, że na tym polu Hubert jest w ogóle bezkonkurencyjny. Jeżeli chodzi o jakby pozostałe atrakcje, tak, czyli skutery wodne, to co nam Hubert proponował, wszystkie usługi od niego były świetne, natomiast jeżeli chodzi o sam apartament, widok z 75 piętra był piękny, ale osobiście uważam, że nie był wart pieniędzy, które za to zapłaciliśmy. Tak osobiście uważam, bo jednak jak już w tych płacicie... pieniądzach można byłoby znaleźć coś lepszego po prostu, albo nawet taniej, też byłoby albo takie samo, albo lepsze warunki, po prostu, nie? Tak. No, w sensie, to co, wiecie, może byłoby inaczej, gdybyśmy my się trochę inaczej nastawili na to, ale Hubert kreuje ten wyjazd, te wyjazdy w taki sposób, że wydaje wam się, że lecicie i że to będzie takie bardzo luksusowe przeżycie, a nie ma z luksusem zbyt wiele wspólnego. Tak bym to chyba podsumowała. Gdybym miała wystawić ocenę na Goglach, muszę to w końcu zrobić, to na pewno 5 gwiazdek bym nie dała, dałabym 3. I wiecie, jakby ktoś może powiedzieć, że to jest surowo, natomiast no to jest moja opinia. Byłam, przeżyłam, uważam, że to byłaby uczciwa po prostu ocena, bo jest dużo fajnych rzeczy, ale całkiem sporo rzeczy jest też do poprawki.
Dokładnie. Tak uważam. I żeby nie było, że tak teraz tutaj siedzę i marudzę, nasze obiekcje oczywiście zgłosiliśmy, zresztą nie tylko my, na naszej grupie na Messengerze, gdzie byli wszyscy uczestnicy wyjazdu z Princesy i do tego oczywiście Hubert i jego pracownicy. Wszyscy ostatniego dnia napisaliśmy jakieś swoje gorzkie żale i zwróciliśmy uwagę na to, co trzeba by poprawić. Także, jeżeli kiedyś zdecydujecie się na to, żeby jechać do apartamentu Huberta i będziecie mieli brudne kratki wentylacyjne w łazience, to pamiętajcie, że my już tu zgłaszaliśmy, a to oznacza, że nie wyciągnęli odpowiednich wniosków. Dokładnie. Ale mam nadzieję, że tak nie będzie, bo Hubert napisał, że to, co zgłaszamy, w sensie dobrze to przyjął, w sensie, że odpisał nam, że to, co zgłaszamy, no to oczywiście to są cenne uwagi, bo on wie, że na pewne rzeczy musi zwracać uwagę bardziej. Bardzo lubię content, który tworzy, bardzo mi się podobała ogólnie rzecz biorąc wycieczka do Dubaju, więc żyję nadzieją, że to nie są puste słowa i że te wnioski zostaną po tych naszych naprawdę szczerych, momentami brutalnych opiniach zostaną wyciągnięte i że jeżeli zdecydujecie się skorzystać z jego usług, mimo że trochę wam teraz to odradzamy, to będziecie jednak bardziej zadowoleni niż my. No, ale żeby nie było, że tak narzekamy, bo chcemy wam po prostu przekazać opinię i co byśmy zrobili lepiej, mając już tę wiedzę, to sam wyjazd był świetny. Tak. Atrakcje, kultura, nowe miejsca, ludzie, ciepełko, tak. Było naprawdę do polecenia, powtórzyłbym to jeszcze raz. Dubaj, świetne miasto, tak. Dużo się tam dzieje, natomiast taki wyjazd 10, może 12 dniowy daje na takie poczucie zadowolenia i zwiedza się tam wszystko, co jest dostępne, że tak naprawdę teraz powiedziałbym, że mógłbym wrócić tam dopiero za 10 lat, nie? Tak, no bo to wiecie, to jest nowe miasto, jakby no tak dużo się nie zmieni pewnie tam tak szybko w najbliższym czasie, więc z takiej perspektywy, żeby jechać i coś zwiedzić, zobaczyć coś nowego, to myślę, że na ten moment nie byłoby tam po co wracać. Ja też bym chciała powiedzieć, że ogólnie z wyjazdu jako takiego jestem bardzo zadowolona i powiem wam, że Dubaj jest bardzo przyjazny turystom. Te bzdury, które słyszycie o tym, że nie wiem, że ludzie was zaczepiają, dobra, na bazarze może tak, ale bazar jest bazar. Ok, ustalmy to. A ogólnie na ulicy wszyscy są bardzo przyjaźni, wszyscy jako tako mówią po angielsku, więc naprawdę bardzo łatwo się dogadać. Nawet jak nie potraficie angielskiego, wszyscy wiecie, w sensie wszyscy są tacy, że jak kogoś zapytacie o pomoc, to was nie oleją, tylko w miarę możliwości spróbują wam pomóc. Jak nie tym angielskim, to gdzieś coś na migi. Także naprawdę jest to bardzo nastawione miejsce na turystów i dzięki temu bardzo łatwo się odnaleźć nam, jako przybyszom takim właśnie wakacyjnym. No, jest bardzo dużo punktów informacyjnych i służb, które pomagają. Na stacjach metra są okienka informacyjne, więc można powiedzieć, gdzie chce się jechać i ci powiedzą czym, jaki bilet. Tak. No, są też panowie ochroniarze, też bardzo pomagają. No i co bym jeszcze dodał, że to nieprawda, że to jest miasto islamskie i że trzeba uważać, jak się chodzi ubranym i tak dalej. Chodzisz jak chcesz, nie. Tam jest za dużo naleciałości kulturalnych, żeby ktoś na to zwracał uwagę. Tak. I słuchajcie, totalny luz, absolutnie totalny luz, w ogóle jakby, wiecie, nie, w moim odczuciu, tak jak sobie mogę porównać, nie było absolutnie żadnej różnicy w moim funkcjonowaniu, jeżeli chodzi o Dubaj, a inne kierunki, które zwiedziliśmy, nie wiem, Barcelonę, nie wiem, Rzym, na przykład dużo gorzej czułam się na przykład w Brazylii, będąc w Rio de Janeiro, bo miałam jednak poczucie, że tam jest bardziej niebezpiecznie, a słuchajcie, a w Dubaju jestem przekonana, że możecie iść sami środkiem nocy i absolutnie nic wam się nie stanie. Słuchajcie, tam są takie kary za takie głupie przestępstwa, że naprawdę nikt nie ma odwagi nawet mandarynki ze sklepu zarąbać. A mowa, wiecie, nastraszyć biednego turystę. Jest to, uważam, że jest to jeden z najbardziej bezpiecznych, o ile nie najbardziej bezpieczny kierunek, jaki możecie obrać sobie na wakacje. Naprawdę. I tak, i żeby już nie gadać tak długo, pogadam bardzo, bardzo, bardzo dużo, to chciałam wam, podsumowując, bardzo Dubaj polecić. Jeżeli będziecie się wybierać i będziecie mieli jakieś do nas pytania, żebyśmy może coś doradzili, odradzili, piszcie śmiało. Zawsze odpowiemy, prawda, Andrzeju? Oczywiście, że tak. Tak. Kamera nam padła, to chyba znak od wszechświata, że trzeba już kończyć, więc tylko jeszcze szybko powiem, że jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie śmiało w komentarzach, na wszystko na pewno odpowiem. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, komentarz, może być tam flaga Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Pamiętajcie też, żeby zasubskrybować kanał, może dać dzwoneczek. Dziękuję wam bardzo za ten film i do zobaczenia w kolejnym.